Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam schemat, który stworzyłem na potrzeby drugiego sterownika, właściwie sterownika w wersji 2.0. To jest ten, o którym pisałem na forum i którym wspominałem też na YouTube i TikToku. Pojawi się taki sterownik, kontroler turbiny, który będzie wykorzystywał maksymalny potencjał, według mnie przynajmniej, który możemy uzyskać z takiej turbiny wiatrowej. Schemacik jest, myślę, czytelny w miarę, ale zawsze jeżeli macie pytania, możecie napisać. Zapraszam wszystkich do dołączenia do forum, tam wszystkie pytania można zadawać i dzielić się wiedzą tak samo, więc cała dokumentacja też będzie dostępna pod filmem, tak samo jak schemat, tak samo opis tego schematu, opis wszystkich elementów z wstępnym, planowym ustawieniem tych elementów, bo każdy z tych przekaźników, czy może nie przekaźników, a komparatorów musi być na odpowiednie napięcie wysterowany i w odpowiedni sposób, więc takie dane i informacje też udostępnię, jak to, powiedzmy, działa. Wstępnie testowałem wszystkie podzespoły i metodę działania tego, więc też wszystko wygląda obiecująco, wszystko się sprawuje dobrze. Więc myślę, że nie powinno być z tym większego problemu. Zachęcam do dyskusji, może macie jeszcze jakieś pomysły. Ja będę budował ten przekaźnik, ten sterownik turbiny wiatrowej. Mam już wszystkie elementy, wszystkie podzespoły, więc będzie to na pewno w najbliższym czasie zbudowane. Myślę, że no niestety charakter mojej pracy pozwala mi tylko i wyłącznie spędzać określony czas przy tym, bo pracuję w delegacji, więc przypuszczam, że koło grudnia będzie więcej czasu, żeby przetestować taki sterownik, który będzie już mógł normalnie pracować. Do tego czasu omówię schemat i zbuduję ten sterownik. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, bo tak jak mówię, sterownik ma za zadanie wyciągnąć maksymalną moc. A tak ku omówieniu tego całego schematu, to no, trochę się pozmieniało od ostatniego razu. Doszło parę elementów sterujących, nie jest jeden komparator, a są trzy. I teraz wytłumaczę dlaczego. Teraz tak, napięcie standardowo z turbiny trójfazowe wchodzi sobie na mostek prostowniczy. Mostek prostowniczy, będę pokazywał może elementy, które wykorzystam tak naprawdę do tego. To jest mostek prostowniczy z tego sterownika Istibris, on ma 100 A 1600 V, więc nie ma sensu kupować nowego, wykorzystamy ten. Z tego mostka prostowniczego, a jeszcze tutaj układ w tym tutaj miejscu, to jest taki sam układ rezystora hamującego, który mieliśmy zamontowany w pierwszej wersji sterownika, tyle że zamiast trzech przekaźników SSR, tych DC-AC, wykorzystałem jeden taki trochę większy. To jest przekaźnik, wykorzystam właściwie, to jest jeden przekaźnik trójfazowy, który tak samo sterowany jest napięciem stałym, a przesyła napięcie zmienne, tylko że trzy fazy naraz. Wygląda w ten sposób. No jest to trochę wyższy koszt może, ale wydaje mi się, że mniej miejsca będzie zajmowało niż trzy takie mniejsze, chociaż może patrząc po gabarytach, to całkiem spore urządzenie jest. No zobaczymy. Miejsca jest dosyć, bo skrzynka, którą mam po tej iście Bris, pozwala mi na wrzucenie trochę więcej podzespołów. No także zaznaczę może tak, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi. To będzie tutaj układ, który odpowiada za przekazywanie nadmiaru energii, jeżeli akumulatory osiągną, powiedzmy, poziom 57 V, to on będzie automatycznie zrzucał energię na rezystor hamujący. Rezystor, tak jak wcześniej mówiłem, każdy musi sobie dobrać do swojej turbiny. Niektórzy mają turbiny większe, niektórzy mniejsze. To nie chodzi o to, żeby był 2 kW. No, w moim przypadku ja wykorzystam tak czy inaczej ten rezystor, który mam od Isty. Ale może to być, tak jak powiedziałem, dopasować można jakiś inny rezystor. Tak jak tu widzicie w tym opisie, komparator pierwszy. Ten opis jest dostępny już na Facebooku, na forum, ale będzie dostępny też dzisiaj pod filmem. Komparator pierwszy odpowiada za sterowanie obciążeniem przez rezystor, gdy napięcie na magazynie osiągnie 57 V. Czyli
W momencie, gdy tutaj napięcie skoczy do odpowiedniego poziomu, on załącza na ułamki sekund dosłownie, bo tak to działa. On nie obciąża tej turbiny na tyle, żeby ona wyhamowała do zera, tylko zwolni ją po prostu, nie pozwoli rozkręcić się do nie wiadomo jakich obrotów, nie pozwoli zniszczyć tej turbiny przez nadmierną prędkość, tylko zwolni ją, utrzymując cały czas napięcie 57 V na akumulatorach. Także to będzie układ zrzutu energii. Teraz tak, wychodząc z mostka prostowniczego, najpierw sterowane napięcie wchodzi, znaczy napięcie wchodzi na ten przekaźnik SSR DCDC dla odmiany. No i tutaj mamy coś takiego. To jest chińska fakt faktem wersja jakaś, ale zobaczymy, może będzie działać. Jest to 100-amperowy przekaźnik SSR. Z tym, że różni się od tych poprzednich tym, że napięcie przesyłania jest napięciem stałym i napięcie sterowania jest napięciem stałym, co nam daje możliwość wrzucić napięcie na obciążenie z turbiny w momencie, gdy na przykład ten komparator, który tutaj jest, wykryje, że zobaczmy sobie napięcie SS komparator drugi, mam tu ustawione, że 40 V. Tutaj mamy, zaznaczę sobie, że w momencie, gdy komparator drugi osiągnie pomiar 40 V za mostkiem prostowniczym, dopiero wtedy dołączy obciążenie, ale obciążenie nie pójdzie od razu na akumulatory, tylko obciążenie w tym przypadku, tak jak tutaj widać idzie sobie, zostanie przełączone na pierwszy z tych dwóch tutaj następnych, czyli SSR2, który jest cały czas uruchomiony. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Czyli tak, w momencie, gdy mam 40 V, napięcie przejście zostaje otwarte i napięcie leci sobie tutaj na przetwornicę. Przetwornica DCDC Step Up, która będzie nam podbijała napięcie do 57 V. Czyli tutaj mamy powiedzmy 40 V, dopiero napięcie zostaje dołączone do przetwornicy. No wiadomo, że jak będzie obciążenie, to turbinka trochę zwolni, wiadomo, i to napięcie trochę spadnie, no ale to już jest taki etap, żeby ona powiedzmy utrzymywała poziom rozkręcenia. Ona nie będzie nam wstawała i będzie miała lekki start bez żadnego obciążenia. To oczywiście można sobie ustawić w innych parametrach, inne parametry można ustawić niż 40 V, można na przykład popróbować. Ja też będę testował to urządzenie na wietrze silnym i słabym i będę sprawdzał, jakie parametry będą właściwie się sprawowały najlepiej. Można tu ustawić mniej, jeżeli na przykład zauważymy, że turbina nam rusza przy tych 4 metrach na sekundę i ona już osiąga te 20-30 V i w miarę żwawo się kręci, to ustawmy na 20-30 V. Chodzi o to, żeby ten przekaźnik dołączył dopiero obciążenie, gdy ona już ruszy, tak żeby nie było tak, że ona rusza pod obciążeniem. Pozwoli na bardziej efektywną pracę tej turbiny, czyli ona będzie startowała przy mniejszym wietrze. To jest dosyć istotna zależność, którą wszyscy chcemy osiągnąć tak naprawdę, bo też pisaliście na forum i pisaliśmy wszyscy w komentarzach właśnie o tym, także to jest faktycznie dobra przypadłość tego, żeby ona właśnie startowała bez obciążenia. Wtedy mimo tych beznadziejnych wirników, które dają oryginalnie, które na pewno też wymienię, ale na razie, tak jak powiedziałem, testuję je sobie jeszcze, będzie prawdopodobnie startować wcześniej. Zobaczymy. Więc tak, mamy nasze napięcie startowe, przekaźnik puszcza obciążenie przez przetwornicę. Ten jest cały czas uruchomiony. Zobaczcie, wszystkie te komparatory pobierają zasilanie z przetwornicy step down. One są na 24 V. Wszystkie te zasilania, które tutaj mam rozrysowane. Nie, to jest, przepraszam, pomiar. Tu jest zasilanie 24 V. One są zasilane napięciem 24 V. I teraz tak. No tak, dobrałem. Można 12 popróbować, ale miałem już jakieś 24 V komparatory, więc stwierdziłem, że dobiorę te same. Nasza przetwornica nam napięcie z akumulatora, które my tutaj mamy na magazynie energii, czy akumulatorze, zależy kto tam ma, ona osiągnie maksymalnie poziom 57 V. Ona, przetwornica, ogarnia 60 bez problemu, więc z tych 60 V zrobi nam 24. 24 V polecą sobie na zasilanie tych komparatorów. I teraz, dlaczego on cały czas chodzi? Dlatego, że przekaźniki komparatora mają styki
styk komunikacyjny, styk normalnie otwarty i normalnie zamknięty. I teraz tak, w tym przypadku wykorzystamy wszystkie. Normalnie używamy tylko normalnie otwartych, ale w tym przypadku wykorzystamy wszystkie. Z racji tego, że ten przekaźnik może być cały czas otwarty, czyli cały czas może przesyłać napięcie na przetwornicę step up, z racji tego, że jest sterowany też tym przekaźnikiem. Tak? Ten przekaźnik dopiero puści na niego napięcie, jeżeli napięcie osiągnie 40 V, więc on może sobie cały czas być aktywny. Z tych 24 V zasilania, które tutaj mamy z przetwornicy, bierzemy sobie minusik i podłączamy do wszystkich zacisków minusowych naszego przekaźnika. Zaraz wam pokażę. Otworzymy to, jak to wygląda. Są takie blaszki. Dobra. To jest sterowanie. Zacisk minusowy, zacisk plusowy. Tak jak tutaj widzicie. Wszystkie minusy są trzy takie, powiedzmy dwa takie i jeden ten 100 amperowy. Te są 80 amperowe, one wystarczą też w zupełności. Tu maksymalnie z tej mojej turbiny 40 amper poleci, nawet nie 38 bodajże szło maksymalnie, więc z dużym zapasem. Więc minusy wszystkie podłączamy do zacisku minusowego. Ale w tym przypadku plusem sterujemy sobie, czyli wszystkie plusy podłączamy do zacisku COM. I teraz tak, jeżeli tutaj dochodzi nam plus do zacisku COM, bo on też idzie z tego zasilania 24 V, pamiętajcie, że punkty łączenia przewodów są zaznaczone zawsze kropką. Jeżeli one się przecinają, to one nie są podłączone na schemacie tak w razie czego. A więc tak, plus puszczamy przez zacisk COM i przez zacisk normally close, on tutaj jest na stałe zamknięty, więc cały czas podaje napięcie sterujące do tego przekaźnika, który cały czas puszcza napięcie na przetwornicy DC, ale on puści to napięcie, jeżeli to napięcie wyjdzie przez ten przekaźnik, więc on będzie obciążony dopiero po otwarciu przez ten przekaźnik. Czyli tak, mamy 40 V, puszczamy napięcie, napięcie przechodzi przez ten przekaźnik cały czas i leci na przetwornicę. I teraz w momencie, gdy nasze napięcie już pod obciążeniem, przetwornica da step up, ona działa od 10 V, bodajże do 80 czy 90, chyba mam rozpisane nawet gdzieś, zaraz zobaczymy. Zakres wyjścia, o nie, do 60 V ona działa. Tak, no to w zupełności nam wystarczy, do 60 V. Jeżeli tutaj będzie w tym układzie pomiarowym, ten komparator zmierzy, że jest na wejściu za mostkiem prostowniczym 50 V już, czyli jeżeli on wykryje napięcie już nie 40, a już ten tutaj wykryje, że już osiągnęło przy przejściu przez ten, przez tą przetwornicę 50 V, w tym układzie nastąpi przełączenie tych styków, czyli on w tym momencie styk normalnie zamknięty rozewrze i załączy normalnie otwarty, czyli przestanie sterować tym przekaźnikiem, on zostanie otwarty, ale za pomocą tej zwory tutaj, czy tam połączenia przewodem, jak tam zrobicie, to będzie zrobione. Tak czy inaczej musi być tutaj zworka pomiędzy tym plusem i tym. Uruchomi ten przekaźnik. Czyli mamy 50 V na wejściu za mostkiem prostowniczym i w tym momencie odłącza się przetwornica, która daje maksymalnie 20 bodajże 2 ampery. To ona 1800 W ma, więc też nie możemy jej zostawić na stałe. Ale też już mamy takie napięcie, że spokojnie turbina sobie poleci więcej, mamy silny wiatr, po co mamy obciążać przetwornicę, jak możemy polecieć bezpośrednio na akumulatory, tak jak to ma miejsce w przypadku pierwszej wersji sterownika, który też działa. No i to jest tak naprawdę przełączenie tylko i wyłącznie powyżej 50 V, czyli już mamy pod obciążeniem żwawy ruch turbiny, kręci się, nie mówiąc brzydko, zapierdziela. I ona sobie wykrywa 50 V, przełącza automatycznie i omija naszą przetwornicę step up, która daje 57 V, czyli od 50 V znowu lecimy bezpośrednio, już napięcie jest podniesione na tak akumulatorach, więc tam szybko po prostu poleci napięcie do góry
i ładuje nasz magazyn energii bezpośrednio, czyli możemy już go ładować powiedzmy przy wiatrach, tam jeżeli mamy wiatry 10, 12, 15 metrów na sekundę, no to już tam ta przetwornica nie jest potrzebna tak naprawdę, tak? Ona będzie tak tylko i wyłącznie uefektywniać pracę naszego generatora wiatrowego przy niższych wiatrach, czyli jeżeli wiatry będą gdzieś tak koło 10, no 7, 8, 9, to też trzeba przetestować, 10 metrów, wtedy przy tych napięciach, które są tutaj ustawione, ona powinna nam efektywniej ładować akumulatory. Ale jeżeli wiatry osiągną wyższe wartości, to po co ma przez tą przetwornicę lecieć napięcie, jak jeszcze, która zresztą ona też jakieś straty powoduje. Więc starajmy się wtedy bezpośrednio puścić napięcie w ten sposób właśnie przez ten komparator, który wysteruje nam otwarcie tego przekaźnika przy 50 V i poleci bezpośrednio na magazyn energii. Tak to właśnie wygląda. Teraz jeszcze chciałem omówić z Wami tą listę, tak pokrótce. Czyli przekaźnik pierwszy, SSR1. Czyli to jest ten przekaźnik, który nam uruchamia tak naprawdę podłączenie bezpośrednio. Nie? Uruchamia nam połączenie przez przetwornicę. Czyli główny przełącznik obciążenia 100-amperowy sterowany komparatorem drugim, czyli sterowany tym. Po wykryciu napięcia 40 V, no tak na razie ustawiliśmy powiedzmy wstępnie 40 V, żeby turbina łatwo się rozkręciła. 40 V DC, czyli prądu stałego, zamostkiem prostowniczym. Czyli jeżeli zamostkiem prostowniczym tutaj na wejściu do całego układu mamy 40 V, ten przełącznik się uruchamia. Przekaźnik. Drugi przekaźnik SSR2, czyli ten następny, też macie tutaj opisane. Przekaźnik SSR DC, DC 80 A. Ten też jest oczywiście DC, może nie napisałem, ale wszystkie są już te sterowane napięciem stałym. SSR 80 A steruje załączaniem obciążenia na przetwornicę DC Step Up sterowany przez komparator trzeci. Czyli tutaj cały czas napięcie sobie leci. Kolejny sterowany przez komparator trzeci to jest SSR numer 3, czyli ten tutaj. Załącza się, gdy drugi odłączy przetwornicę step-up, czyli tak jak mówiłem, mamy 50 V, tego rozłącza, załącza tego i mamy bezpośrednie połączenie na akumulator. Trójfazowy, ten duży, on sterowany komparatorem pierwszym, czyli tym tutaj, uruchamia się po wykryciu napięcia na magazynie energii o wartości 57 V. I pamiętajcie, na magazynie energii, nie na zamostkiem prostowniczym, tylko wykrycie napięcia na magazynie energii. Tutaj pomiar następuje z magazynu energii. Wszystkie pomiary z tych dwóch komparatorów odbywają się zamostkiem, ale z tego odbywają się już na magazynie energii. To jest dosyć ważne, bo przy rozłączeniu tutaj tego przekaźnika, czyli mamy bez obciążenia, turbina może osiągnąć wyższe napięcie niż 57 V bez żadnego problemu. Jeżeli podłączycie pomiar, zamostek od rezystora, to będzie Wam cały czas hamować turbinę, bo bardzo szybko osiągnie napięcie 57 V, więc nie ma to sensu. Więc musi być to podłączone, pomiar musi być podłączony pod magazyn energii, pod zaciski wyjściowe na magazyn energii, bądź gdzieś w tym kierunku. Dobra. Komparatory to tak samo, mniej więcej wypisałem napięcia, które są potrzebne do ustawienia tego wszystkiego. Przetwornica DC Step Up, czyli ta właśnie, ona ma 1800 W, 40 A na wejściu. Zakres pracy wejścia od 10 do 60 V, na wyjściu jest od 12 do 90, czyli ustawiacie sobie 57 V. Czyli tak jak napisałem tutaj, maksymalny prąd wyjściowy to 22 A, czyli tutaj pamiętajcie, że 22 A to jest maks, który może wyciągnąć ta przetwornica. No i przetwornica ostatnia, która nam tak naprawdę zasila tylko komparatory, tak? Zakres wejścia od 8 do 60, na wyjściu mamy od 3 do 32. To jest, mam taką przetworniczkę, teraz Wam pokażę, już żeśmy ją wcześniej omawiali. Taka przetwornica, to jest przetwornica dokładnie ta, step down. Jeżeli chodzi o przetwornicę step up, zaraz Wam pokażę jak to działa jeszcze.
Komparatory oczywiście nie kupujcie innych niż te. Ja kupiłem sobie jakiś tam mniejszy, ale niebieski bodajże, ale się okazało, że on jest na niższe napięcia, więc na nic się nie zda. Te tutaj pracują na dosyć szerokim zakresie napięć, tylko trzeba dobrać sobie, pamiętajcie, pod względem napięcia sterowania. Jeżeli macie na przekaźniku napisane 24 V, to musicie zasilić go co najmniej 24 V z racji tego, żeby ten przekaźnik zadziałał. W przeciwnym razie, jeżeli zasilicie go 12-voltowym napięciem, on się uruchomi oczywiście, ale przekaźnik nie załączy się. To jest kolejna rzecz. Do tego wszystkiego oczywiście możemy dodać jeszcze nasz miernik energii, który też mam. Kupiłem taki miernik z opcją Bluetooth. Też on wygląda całkiem nieźle. Taka trochę tandetna chińszczyzna z zewnątrz, jakby tak na to patrzał. Porysowany był też delikatnie, ale tutaj na szczęście od spodu, więc to nie robi nic. Wyświetlacz jest cały. Ma do tego jeszcze pętlę indukcyjną, więc będzie mierzył nam prąd, który płynie. Też nie było nigdzie schematu do tego, więc postaram się wrzucić na forum bodajże, jak już będę to łączył, jak to połączyć dokładnie. Jeden to jest plus zasilający, drugi to jest plus pomiarowy, a trzeci to jest minus. Plus dodatkowo to prawdopodobnie na minus trzeba założyć, bo on mierzy nam prądy i moc przez minus, tak? O, dodatkowo ma jeszcze opcję Bluetooth i jeszcze jakaś aplikacja jest do tego, ale muszę to dokładnie rozszyfrować, żeby nie mówić wam bzdur żadnych tutaj na ten temat. W każdym razie, z tego co zdążyłem się zorientować, posiada opcję Bluetooth, więc można sobie rejestrować za pomocą aplikacji, bądź w telefonie, bądź w komputerze. Taki mam plan właśnie, żeby zostawić jeden komputer do sprowadzenia, że tak powiem, statystyk tej turbiny. Jak już po wszystkich testach będę miał, bo teraz tak naprawdę testuję te śmigła, więc i warunki, w jakich ona pracuje, więc nie wykluczone, że w przyszłości będę zmieniał dużo rzeczy, ale to jest wszystko na próbę. Dobra. Coś jeszcze wam chciałem pokazać. Tak, pokażę wam teraz przetwornicę Step Up, tą, która będzie nam robiła pomiary, znaczy pomiary, będzie nam zwiększała napięcie wyprodukowane. Dobra, jest to taka przetworniczka. Ja się podłączyłem tu, bo chcę pokazać zasady działania jeszcze z przekaźnikiem. Przetwornica DC Step Up. Ona ma 1800 W podobno. Działa już bardzo fajnie, bo już sprawdzałem sobie. Tu mam na próbę podłączony magazyn energii. Taki mały, ale ma też 50, bodajże 1 V już naładowany w miarę. Zaraz zobaczymy. Licznik, miernik. Trochę podniosę was do góry i zrobimy mały pokaz. A więc tak. Na razie mamy 0, bo mam odłączony bezpiecznikiem ten magazyn. Dobra. Okay. Chcę wam pokazać zasadę działania tego przekaźnika. On jest, tak jak mówiłem, przypuszcza napięcie stałe, a nie zmienne. Sterowany jest stałym i przypuszcza napięcie stałe, ale jest mały szkopuł, bo one oczywiście działają w odpowiedni sposób. A więc tak, w momencie, gdy sobie teraz zasilimy, tutaj akumulator wykorzystam jako sterowanie 12 V, czyli tak, weźmiemy sobie przewód plusowy, podłączymy tutaj, zobaczmy tylko, czy działa. Przewód minusowy działa. Jak widać, dioda się świeci, gdy podłączymy zasilanie sterujące. No dobra, na mierniku w tej chwili nic nie ma. Musimy podłączyć zasilanie jeszcze. Takie prowizoryczne przewody przygotowałem. To jest nasze zasilanie z naszego regulowanego zasilacza 30-voltowego. I teraz tak. To wygląda w ten sposób, że na tym przekaźniku, pokażę bliżej, mamy plus i minus. Więc nie podłączymy plusa i minusa tutaj, bo tak byśmy zrobili zwarcie. Ale żeby przesłać to napięcie i żeby prawidłowo zadziałał ten przekaźnik, musimy podłączyć plus tutaj do zacisku plusowego. Czyli w tym przypadku nasz czerwony
krokodylek podłączymy tutaj. A wyjście minusa, czyli stąd, czyli tak jakbyśmy ten plus dalej przesyłali, na wejście zasilania plusa przetwornicy. Czyli tutaj mamy wejście plusowe przetwornicy. I wtedy minus musimy podłączyć do wejścia minusowego przetwornicy. Może zaiskrzyć, ale nie musi. Dobra, w tym układzie mamy tak. Nasze zasilanie z turbiny, powiedzmy, to jest ten przewód. On wchodzi sobie na plus tutaj i tym brązowym przewodem wchodzi na plus do przetwornicy step up. A to jest nasz minus z turbiny, właściwie z mostka prostowniczego, tak? Czyli za mostkiem prostowniczym mamy plus, tutaj plus mamy, tu mamy minus. Ten plus puszczamy na zacisk według tego schematu, który wam pokazywałem. Na zacisk tutaj. I z tym plusem wychodzimy na przetwornicę z tego niebieskiego, tak? Znaczy, mówimy o tym przekaźniku. Czyli tutaj wchodzi nam już puszczone napięcie. Wszystkie mają tą samą zasadę działania. A z tego minusowego wchodzimy na plus do przetwornicy. Dlatego na czerwono też wam wszystko narysowałem. Niebieskie są oznaczenia zacisku minusowego, czerwone zacisku plusowego. Ale tak jak mówię, przewód plusowy wchodzi tędy i przewód plusowy wychodzi drugim zaciskiem na plus od przetwornicy. Teraz pokażę, jak to działa. Przewód plusowy wchodzi na plus, z minusowego wychodzi na plus przetwornicy, a minus dajemy bezpośrednio na przetwornicę. I teraz tak, w momencie, gdy podniosę napięcie, spróbuję wyjąć wam, pokazać to dokładnie. Trochę tych śmieci tu leży. Więc tak, puścimy sobie napięcie, tak jak przetwornica startuje, powiedzmy to 10 V. Mamy 10 V. No niestety nic się nie zmieniło. Załączymy magazyn energii. Dobra, to jak widzicie, dobrze mieć bezpiecznik, który zabezpieczy, żeby... Miałem odwrotnie podłączony oczywiście plus z minusem, który zabezpieczy przed uszkodzeniem czegokolwiek. Dobra, mamy już napięcie z magazynu energii w tej chwili 51 V. Ale nasza przetwornica daje nam 57, więc spróbujmy podnieść do 57 V. 52, 3, 4, 5, 6, 57. Zostawmy. Czyli tak, przekaźnik w tej chwili puszcza napięcie. Napięcie sterujące jest podłączone. Puszcza napięcie z magazynu energii przez ten plus, który idzie tutaj. Wchodzi na zacisk plusowy i minusowy na minusowy, puszcza napięcie przez przetwornicę, która podbija je nam do 57 V. Dając, przypominam, tylko 12. Nawet jeżeli podniesiemy teraz sobie na przykład wyżej, do tych 30 V. Zobaczcie, 17 W w tej chwili. Ten magazyn jest w miarę naładowany, on tam nie będzie się ładował. Pół ampera leci sobie. I nadal mamy 57 V. Jeżeli teraz napięcie obniżymy do progu poniżej napięcia turbiny, ono zacznie spadać. Ono zacznie spadać do poziomu naładowania akumulatora, tak naprawdę, tak? Czyli w tej chwili przetwornica nie ma sensu, żeby dostawała mniej niż 10 V, a lepiej, żeby dostawała więcej, bo wtedy ten moc będzie w stanie przetworzyć. Stąd jest ustawione, że przetwornica dostaje napięcie od 40 V przez ten pierwszy przekaźnik SSR. Z tym, że tak jak mówię, to jest napięcie nie jest tak jak z zasilacza stałe czy coś, tylko to jest napięcie z generatora wiatrowego, który gdy otrzyma napięcie, gdy otrzyma obciążenie, on na pewno troszkę zwolni, więc obroty mu na pewno spadną trochę. No i tak to przedstawia się mniej więcej. Zobaczcie, teraz gdy napięcie już na znowu 20 V prawie, dajmy sobie 20 V. 20 V płynie sobie tędy przez przetwornicę i wychodzi 57. I teraz w momencie, gdy odłączę sobie sterowanie tego przekaźnika, zadziała to tak samo, jakbym zmniejszył napięcie na zasilaniu tej przetwornicy, czyli napięcie spada, bo nie ma sterowania. Teraz w tej chwili przekaźnik zatrzymał nam przesyłanie napięcia i
to, co widzimy na mierniku, to jest napięcie z magazynu energii, które w tej chwili jest, tak? Jeżeli napięcie z magazynu energii odłączymy, to tylko to, co w kondensatorach zostało, będzie spadało sobie. Znowu podłączymy sterowanie i mamy napięcie przez przetwornicę. Leci sobie napięcie przez przetwornicę, tak? Teraz tak, na schemacie mam jeszcze jedną rzecz zaznaczoną, o której nie powiedziałem. To jest ten minus tutaj. On musi być zmostkowany. On musi być zmostkowany, też już to testowałem. W momencie, gdy przetwornica przestaje dostawać napięcie, ona przestaje mieć przejście pomiędzy minusem. A to nam niestety komplikuje sytuację pod względem takim, że o ile napięcie sterujemy sobie plusem cały czas, dojście, to jeżeli tutaj nagle zniknie nam przejście, to mimo że plus podajemy, minus nie będzie szedł, tak? Więc musimy zrobić ten mostek pomiędzy zaciskiem wejściowym i zaciskiem wyjściowym na przetwornicy, na minusie oczywiście tylko i wyłącznie. Nie robi to nic, nie szkodzi to niczemu, nie ma problemu, robiłem coś takiego, więc działa to normalnie, bez zmian. Tak naprawdę, gdy mamy podłączone napięcie, to przejście pomiędzy minusem jest. Dopiero w to napięcie, gdy spadnie, to przejście nam znika. Może spróbuję wam to jeszcze pokazać. Wezmę drugi miernik. Dobra, napięcie tutaj mamy już mniejsze. Dobra, mamy tutaj miernidło. Ustawmy, żeby bibało. I teraz tak, zrobimy pomiędzy minusami. Przejścia nie ma w tej chwili, widzicie? Ale w momencie, gdy zasilę sterowanie komparatorem, znaczy przekaźnikiem, napięcie nam wskoczyło do 57 V przez przetwornicę. I teraz tak, robiąc ten pomiar w tej chwili, już robię zwarcie na pomiędzy plusem i minusem. Nic się nie dzieje, tak? Bo on mierzy przejście. Możecie spokojnie zrobić zworkę pomiędzy minusem. Ona działa jak jest zasilanie, ale jak nam odłączy zasilanie od przetwornicy, to napięcie, to przejście nam spada tutaj. I już nie ma przejścia. Próbuję wam to pokazać tak, żeby było widać jeszcze. Sterowanie znowu jest. Napięcie 57 V pomiędzy minusem. Jest przejście. Wyłączę zasilanie sterowania, więc napięcie nam spada, tylko to, co w kondensatorach zostaje. Przejścia nie ma. Tak? Sam ten przewód, gdy robię w ten sposób, to już ma przejście, tak, między sobą, więc... Więc nic się złego nie stanie. To chyba na tyle. Mam nadzieję, że macie jakieś pytania i jakieś pomysły. Wszystko będzie budowane na bieżąco. Będę wrzucał na bieżąco jakieś filmy. Jest jeszcze jedna kwestia, która mi chodzi po głowie. Już pytałem się was na forum o odnośnie kamery termowizyjnej, bo przyda się taki przedmiot, taka rzecz. Takie narzędzie do sprawdzania różnych rzeczy. No i znalazłem nawet jakąś fajną kamerę gdzieś na jakimś portalu, już nawet do mnie leci, więc myślę, że niedługo wrzucę jakiś zwiastun z tego i prawdopodobnie zrobię test takiej kamery termowizyjnej, która się przyda do nie dość, że sprawdzenia nie tylko paneli czy akumulatorów, ale całego domu, więc można będzie sobie coś takiego przetestować. Zapraszam wszystkich na forum, zapraszam do subskrypcji i piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia.